Siema, mam dla Ciebie taką zagadkę. Trzy duchy dają liczbę 60, duch i dwie dynie dają liczbę 40, dynia oraz dwie miotły dają liczbę 20. To jaką liczbę da miotła dodać dynia razy duch? Zatrzymaj teraz ten filmik i spróbuj samodzielnie rozwiązać tę zagadkę. Następnie włącz go z powrotem, żeby sprawdzić, czy Twoje rozwiązanie jest poprawne. Miotła, dynia oraz duch przedstawiają pewne liczby. Najpierw musimy się dowiedzieć, jakie. Przejdźmy więc do pierwszego równania. Trzy duchy dają liczbę 60. Jakie trzy takie same liczby należy dodać do siebie, aby otrzymać liczbę 60? Taką liczbą jest liczba 20. 20 dodać 20 to 40, a 40 dodać 20 to 60. Duch oznacza więc liczbę 20. Teraz przechodzę do drugiego równania. Wiem już, że duch oznacza liczbę 20. Aby ułatwić sobie to zadanie, mogę zapisać w tym miejscu liczbę 20. Duch oznacza liczbę 20. Zastanów się teraz, jaką liczbę należy dodać do liczby 22 razy, aby otrzymać liczbę 40. 20 dodać 10 to 30, a 30 dodać 10 to 40. Dynia oznacza więc liczbę 10. No to przejdźmy teraz do kolejnego równania. Aby ułatwić sobie zadanie, zapiszę, że dynia oznacza liczbę 10. Zastanów się teraz, jaką liczbę należy dodać do liczby 10 dwa razy, aby otrzymać liczbę 20. 10 dodać 5 to 15, a 15 dodać 5 to właśnie 20. Miotła oznacza więc liczbę 5. Obliczmy więc wartość tego wyrażenia. Miotła oznacza liczbę 5. Dynia oznacza liczbę 10. Duch oznacza liczbę 20. Aby obliczyć wartość tego wyrażenia musimy obliczyć, ile to jest 5 dodać 10 razy 20. Pamiętaj, że najpierw wykonujemy mnożenie. 10 razy 20 to 200. 5 dodać 200 to 205. Miotła dodać dynia razy duch oznaczają liczbę 205. To jest rozwiązanie naszej zagadki. Wejdź na pistacja TV. Znajdziesz tam krótkie filmy, z których nauczysz się matematyki. I pamiętaj, Lubisz, zasubskrybuj.